temat opodatkowania i rozliczania się przez pracodawcę, który organizuje imprezy integracyjne czy spotkania wigilijne dla pracowników, no od pewnego czasu rodził sporo problemów i kontrowersji, do tego stopnia, że stanowi również nie tylko stanowiska urzędów skarbowych były różne, ale nawet składów orzekających Naczelnego Sądu Administracyjnego. Niektórzy mówili, że przecież można ustalić przychód statystycznie i każdemu pracownikowi uczestniczącemu w imprezie integracyjnej czy w wigilii firmowej doliczyć ten statystyczny przychód do jego podstawy opodatkowania. Przeciwnicy takiego rozwiązania twierdzili, że nie sposób w ten sposób ustalić przychodu. Nie wiemy, w jakim zakresie pracownik skorzystał z danego świadczenia i ile zjadł, ile wypił na takim spotkaniu, a zatem nie możemy mu opodatkować jakiegoś statystycznego przychodu. Problem ten natomiast wydaje się rozwiązany po tym, jak sprawą zajął się Trybunał Konstytucyjny, który w orzeczeniu z 8 lipca 2014 roku rozstrzygnął kwestię imprez integracyjnych, uznając, że uczestnictwo pracownika w imprezie integracyjnej nie stanowi dla niego przychodu. Nie osiąga on korzyści, uczestnicząc w imprezie, która jest organizowana przez pracodawcę, na którym wypada być. Myślę, że tą tezę można również rozciągnąć na skutki podatkowe udziału w wigiliach firmowych, spotkaniach takich świątecznych organizowanych przez pracodawcę. I również w tym zakresie można stwierdzić, że pracownik nie uzyskuje przychodu, uczestnicząc w wigilii firmowej organizowanej przez pracodawcę. Nie pojawia się po jego stronie korzyść, którą należałoby opodatkować.